Tłumaczenie kursu Harvard CS50 wykonane zostało przez CodeGym. Utworzę teraz plik nawiązujący do przykładu z kaszlem. Na wykładzie wprowadzającym sprawiliśmy, że kod zakaszlał trzykrotnie. W kolejnym tygodniu celowo skopiowaliśmy ten sam pomysł do C. Mamy więc program w Pythonie, który zakaszle trzy razy. Zakładam, że tak właśnie będzie. Czego jednak nie umieściłem w pliku? Czego brakuje? Tak? Nie ma int main void. W ogóle nie ma main. Nie jest nam potrzebne, by pisać programy. Choć nie zawsze. Czasami może się przydać. Nie jest jednak obowiązkowa. W pierwszych tygodniach część z was komentowała, że nie musimy pisać trzy razy instrukcji print. Zamiast tego użyjmy pętli. W Pythonie można napisać for i in, nawias kwadratowy, 0,1,2, zamknięcie nawiasu. Będzie to mało wygodne, jeśli będziemy chcieli zmieniać liczbę kaszlnięć. Jaka funkcja zadziała bez wpisywania wszystkich liczb po kolei? Range. Czyli zdefiniujemy zakres dla liczby kaszlnięć. A może zdefiniujemy własną funkcję? Celem pierwszych tygodni jest budowanie puzli z kodu, których możemy używać w różnych miejscach. To nic, że w różnych językach. Jak to zrobić w Pythonie? Chciałbym uzyskać kaszel dla zakresu liczby 3. Potrzebuję abstrakcyjnej funkcji lub bloku Scratch. Czegoś, co mógłby napisać ktoś inny. Symulacji kaszlu. Jakiego słowa kluczowego użyjemy w Pythonie? Def, czyli definiowanie. Nazwijmy funkcję kaszel. Nie ma żadnych argumentów. W przeciwieństwie do C, nie określam typu zwracanych danych. Wejściowych danych też, ale tu ich nie ma. To prosta funkcja. Ma generować print, nawias, cudzysłów, słowo kaszel, cudzysłów. To abstrakcyjna funkcja. W ogóle nie zajmuję się tym, jak jest zaimplementowana. Mógł to zrobić mój znajomy, a ja jedynie zaimportowałem cudzy kod. Ale to rodzi pewien problem. Zapiszę plik bez funkcji main i uruchomię program. To pierwszy z naszych błędów. W Pythonie wyglądają nieco inaczej. Słowo traceback pojawi się często, pokazując, że program śledził wykonywane wcześniej czynności. Podpowiedź to drugi wiersz. Nie zdefiniowano funkcji o tej nazwie. Ale przecież zrobiliśmy to w linii czwartej. Skąd bierze się ten bug? Tak, użyłem funkcji, zanim ją zdefiniowałem. Taki sam problem mieliśmy w C. W Pythonie nie istnieje pojęcie prototypu. Mamy dwa rozwiązania. Mogę przenieść funkcję tutaj, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Czytając kod w długich plikach, musimy najpierw przedzierać się przez wszystkie funkcje w poszukiwaniu main. Lepiej więc stosować odwrotny zapis. Rozwiązaniem jest zdefiniowanie funkcji main. Nie musi się nawet tak nazywać. Nie ma takiego znaczenia jak w C, ale ta konwencja jest bardziej zrozumiała. Jak i umieszczanie funkcji na górze. Mamy teraz jednak inny problem. Uruchomiony program nic nie robi. Dlaczego? Python traktuje kod dosłownie. Zdefiniowałeś funkcję main, zdefiniowałeś funkcję kaszlu. Czego nie zrobiłem? Nie wywołałem funkcji main. W C mamy to niejako w standardzie i tam wywoła się automatycznie. Tutaj musimy zrobić to sami. Wygląda to dziwnie, ale rozwiązuje to wcześniejszy problem.
Python będzie już rozpoznawać tę funkcję jako zdefiniowaną wcześniej. Uruchomię więc program. Teraz działa. Dodajmy teraz jedno ulepszenie, czyli zadbajmy o refaktoryzację kodu pętli. Określmy, ile razy chcemy kaszleć w argumencie funkcji. Jak to zrobić? Nie trzeba definiować typów, wystarczą same nazwy. Co byłoby dobrą nazwą dla liczby kaszlnięć? N. Można użyć dowolnej nazwy, ale N to pierwszy wybór. Jak kaszlnąć N razy? Dla I z zakresu N kaszlni N razy. Program działa tak samo. Funkcja jednak jest bardziej uniwersalna. Przyjmuje dane wejściowe i generuje dane wyjściowe. I teraz można wywołać ją, określając liczbę kaszlnięć. Zasada ta sama co wcześniej, ale teraz można to zrobić w Pythonie. Czy są jakieś pytania? And ask now. Yeah. I saw a meme for Python, and I remember it saying like, if we write print cough times and it will print cough 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 and times. Yes. Okay. Would you like your to będzie really zaskakujące. Yes. You can also łańcuch in tekstowy Python w Pythonie też można mnożyć. Cough, three times, w ten sposób. Kaszel po trzykroć. So now, and if you're impressed by this, now you're really geeks, but here we go. Ale w pozytywnym sensie. Cough, cough, cough. In a good way. This is bardzo very Pythonowe, prawda? Witajcie w klubie. Jest takie powiedzenie w świecie pasjonatów tego języka. Jeśli coś jest Pythonowe, to znaczy, że to jest właściwy sposób. Nie jedyny, być może nawet nie najlepszy, ale tak powinno się robić. Pasjonaci języków są bardzo czuli na tym punkcie. Jest o tym sporo memów. Wtem zupełnie bez pętli, po prostu mnożysz to, co chcesz. Będę uczciwy. Jest tu mały bug. Nagle mam dodatkowy wiersz. Trzeba by z tym odrobinę powalczyć, ale tak, w Pythonie jest wiele ukrytych sztuczek. Kilka zobaczymy dziś. Będą też wyszukane jednolinijkowe instrukcje. Dlaczego czasem używamy symbolu końca wiersza? Print wstawia go tu po każdej linii. Usunę go i uruchomię program ponownie. Tak, w ten sposób słowa są zlepione. I dlatego wstawiam go ręcznie. Spójrzmy jeszcze na inne przykłady z pierwszego tygodnia, zanim przejdziemy do bardziej złożonych, które omawialiśmy później. Ponownie podzielę ekran i po lewej otworzę przykład w C, program pobierający dodatnie liczby. Zdefiniowaliśmy funkcję, która robiła to za pomocą specjalnej pętli do while. W Pythonie, tak jak nie ma operatora plus plus, nie ma też takiej pętli. Utrudnia to nieco rozwiązywanie problemów, gdzie coś robimy raz, a potem ewentualnie ponownie. Na szczęście w obu językach jest cała masa narzędzi, które nam pomogą. Napiszę więc program o nazwie PositivePy. Zaimportuję funkcję getInt. Zdefiniuję funkcję main, po to, by pokazać, jak pobrać liczbę i wypisać ją. Prosty przykład z pierwszego tygodnia. Po lewej stronie nie ma nic nowego. Zdefiniuję teraz po prawej funkcję pobierającą dodatnią liczbę. Nie będzie przyjmować żadnych argumentów. Jak jednak uzyskać działanie, gdy warunek jest prawdą? Najbardziej Pythonowy sposób wygląda tak. Specjalnie wstaw pętlę nieskończoną, bo zawsze możesz z niej wyjść. To powszechna praktyka. Co najmniej raz pobierz od użytkownika liczbę. Następnie określ warunek wyjścia z pętli. If the goal is to get positive int, what question should Jaki? I ask myself? Yeah.
Yeah, quite simply, if n is greater than, tak, po prostu jeśli n jest większy od 0, bez nawiasów, ale z dwukropkiem. I tak jak w C, skorzystamy z instrukcji break do wyjścia z pętli i zwrócenia n. Składnia jest więc inna niż po lewej, ale sens ten sam. Moglibyśmy też zaimplementować to w C, ponieważ jest tam pętla while. Jest też wartość true, kod byłby bardzo podobny, ale to jest najbardziej Pythonowe rozwiązanie. But there is, it seems, a bug. Jest tu jednak bug. Or rather, there is what you would think is a bug. Nie ten. This is okay. Edytor zaraz się odświeży. Go. Pay no attention to that. The code is right, I believe. Trudny do wychwycenia. There seems to be a bug. And this one's super subtle. But in weeks 1 through 5, when we were writing in C, oh, see, it went away. Just ignore the problem. Sometimes it'll go away. Nie jest to bug Pythona. Co robię źle w C, choć wiem, że zadziała. Porównajmy obie strony. Wychodzę z pętli przed zwróceniem wartości, to akurat jest OK, bo i tak wyjdę z pętli dla dodatniego n. Ale problem jest powiązany. Tak. N. Zwracamy w wierszu 12, ale deklarujemy tę zmienną w wierszu 9. I to jest w porządku, ale w C by nie zadziałało, ponieważ tam funkcjonuje pojęcie zasięgu zmiennych. Jeśli zadeklarujemy je wewnątrz nawiasów klamrowych, istnieją tylko w tym miejscu. W Pythonie tego nie ma, a zmienne są dostępne również poza takimi pętlami. To przydatna funkcja. Zobaczmy. Uruchomię teraz ten program. A jednak jest bug. Jaki? Tak, muszę wywołać funkcję main na dole, mimo że wygląda to dziwnie. Teraz program pyta mnie o liczbę. Wpiszmy coś nieprawidłowego. Minus 1, 0, 1. Działa. To pokazuje, że czasem przenoszenie kodu z C nie jest trywialne. Pytania. Czy zmienne z jednej funkcji są widoczne w drugiej? Nie. Są ograniczone do danej funkcji, ale nie do poziomu wcięcia w kodzie. Wróćmy teraz do zagadnienia sprzed paru tygodni. W przykładzie z Mario próbowaliśmy wypisać 4 znaki zapytania w linii oraz jako kolumnę. A później w dwóch wymiarach. Teraz zobaczmy, jak w najprostszy sposób można to zrobić w Pythonie. Utworzę program o nazwie MarioPy. Najpierw chcę wypisać 4 znaki zapytania w ASCII na ekranie. Można oczywiście tak, ale nie jest to dobry kod. Przyda się coś bardziej uniwersalnego. Pisząc dla i w zakresie 4, a następnie wypisując znak zapytania funkcją print. Coś jednak będzie nie tak. Co się wyświetli? What am I gonna see that I don't wanna see, yeah? Exactly. Tak, zobaczmy znaki w pionie. Dlaczego? Zgadza się, czasami znak końca wiersza nam nie pomaga. W Pythonie funkcje przyjmują argumenty nieco inaczej niż w C. W C widzieliśmy funkcje z rozdzielonymi przecinkami argumentami w nawiasach. W Pythonie mamy tak zwane argumenty nazwane.
Możemy więc wpisać nazwę argumentu, znak równości i wartość. Jest to w dokumentacji i okazuje się, że funkcja print przyjmuje argument end, którym możemy nadać dowolną wartość. Domyślnie jest to znak końca wiersza. Możemy nadpisać to ustawienie. Nie wypisujemy niczego na końcu wiersza. Wstawiam cudzysłów i uruchamiam program raz jeszcze. Już prawie dobrze, ale trzeba przesunąć kursor. Wypiszemy nic, dzięki czemu uzyskamy nowy wiersz. Tak jest ok. Wstawić można dowolny znak, choćby przecinek. Uruchamiam Mario Pi ponownie i tak to wygląda. But for our purposes, it suffices just to override that in this case. Well, how can I go about doing this a little fancier? A jak zrobić to wymyślnie? Or the meme you saw proposed that we can instead do. Wcześniej zaproponowaliście, by zrobić to tak. Print znak zapytania, gwiazdka 4. Now we can rerun the program now and voila. Restart programu. Bardziej Pythonowo i zwięźle. Not necessarily as obvious or reusable, but certainly more succinct. Let's do one more this time. Jeszcze jeden przykład, tym razem kolumna z trzech cegiełek. Jak to zrobimy? So how might we do this? Well, let me go ahead and do it the simplest. Spróbujmy najprostszego sposobu. Dla i z zakresu 3 wygeneruje cegiełkę w ten sposób. Start programu. Łatwizna. Mogę też sprytnie. If I do this, print one of these, cegła, znak końca wiersza, razy 3. But let's fix that bug that came up earlier as well. Poprawmy od razu wcześniejszy bug. Jakie było rozwiązanie? Nie chcę dodatkowego pustego wiersza, który dostaję z funkcji print. Nowe wiersze wyżej pochodzą z naszego łańcucha. What's the fix? Jak to naprawić? Tak, wpiszemy end równa się cudzysłów, cudzysłów. Robi się mało czytelne, prawda? Ale wszystko odpowiada wcześniejszym założeniom. Argument po lewej, argument po prawej. Jedyna różnica polega na tym, że niektóre z nich mają określone w dokumentacji nazwy. Jeśli zapiszę plik i uruchomię kod, ponownie uzyskam to, co chcę. Jeszcze jeden przykład z Mario. Tym razem dwuwymiarowy mur. 3x3 cegły. Czas na pierwszy przykład zagnieżdżonej pętli w Pythonie. Dla i z zakresu 3. I in range of 3. That gives me my rows, and then I can just do four. To wiersze. Teraz dla J również z zakresu 3. Tu wypiszemy znak kratki, ale bez nowego wiersza. Inaczej kolumna byłaby rozciągnięta. Po wypisaniu rzędu nowy wiersz się jednak przyda. I chyba wystarczy. Zadanie z pierwszego tygodnia, składnia z 6. Uruchamiam Mario.py. Nie działa. Dlaczego? Tak. Źle nadpisałem argument end. Miało tam nie być niczego. Jeszcze raz. Zapraszam na 5 minut przerwy. All right. We are back. Witam po przerwie. Wróćmy do początku, gdy porównywaliśmy C z Pythonem. Mówiliśmy o łańcuchach i o bibliotece CS50. Już wkrótce przestaniemy z niej korzystać. Już widać, jak łatwo będzie można sobie poradzić w Pythonie. I wcale nie będzie nam potrzebna. Istnieje bowiem funkcja input. Możemy jej użyć tak jak getString i wczytać zwracaną wartość s. And for the most part, that will behave identically to getString. If I go ahead and run Python on string.py, I can go ahead and type my name in, and it still works. Nadal działa.
Muszę jednak uważać, bo input, zgodnie z dokumentacją, zawsze zwraca łańcuch tekstowy. Utrudni to więc zastąpienie funkcji getInt oraz getFloat, które operują na liczbach. It's no longer sufficient to just call input and store the answer in a variable called age. Why? Even Dlaczego? Though I've not specified the type Jaki of będzie typ zmiennej dotyczącej wieku? What apparently will its type be, as I've just defined? It's going to be a string. String. Input Python domyślnie zwróci łańcuch tekstowy. So if you want to convert Trzeba wiedzieć, it to an integer, jak skonwertować go na liczbę całkowitą. Prosty sposób to użycie funkcji int, podobnie do rzutowania typów w C, ale w drugą stronę. W C byłoby to nawias, int, nawias. W Pythonie jest to int, nawias, to, co konwertujemy, nawias. Jest to więc wywołanie funkcji. Są jednak pułapki. Jeśli na ślepo przekażemy do tej funkcji dane, które nie są liczbami, pojawią się błędy. Właśnie dlatego używaliśmy biblioteki CS50, która nas przed tym zabezpieczała. Ale nie jest to wymagane. Tłumaczenia i nagrania głosowe wykładów udostępniane są dzięki uprzejmości CodeGym, serwisu internetowego poświęconego nauce programowania.